Dzień dobry, moi drodzy, serdecznie Was witam w kolejnym odcinku, gdzie oczywiście zaczynamy dokładnie w tym miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy. Co my tutaj jeszcze w ogóle mamy? Jeszcze nie dam rady, nie? O matko. Możemy to obejść, jeśli aha. Nie, nie chcę. Dobra, na pewno mogę jakoś inaczej pójść, nie? Skoro on jest taki Spider-Man. Okej. Co, tu mogę chyba przeskoczyć, nie? Czekajcie, tylko się rozpędzę. Okej. Ja rozumiem, Abi, że ty masz... Właśnie, słuchajcie. Abi, która ma lęk wysokości, akurat musi pójść na jakieś tam podniebne mosty, nie? To jest trochę w sumie śmieszne, że tak to wymyślili. A może właśnie o to chodziło. No i miał rację. Miał rację. Słuchaj, w tym się nie ma racji albo nie. Po prostu się go ma albo się go nie ma. O, o. Chyba lepiej się było rozpędzić. Dobra. Okej. Okay. Okay. O, matko. No, słuchajcie, dajemy czadu. Jesteśmy. Co to znaczy jesteśmy? Boże, co to jest w ogóle? Czekajcie, tak to sobie tylko oblukam. Ale nic tu nie ma. No idę, idę, idę. Jak wysoko musimy wejść? Czyli wysoko, tak? Aha. Abi, no nie będę cię oszukiwał, bo ja pamiętam, gdzie wejdziemy. No będzie to wysoko, będzie, kochana. Czekaj, czekaj, bo tutaj jeszcze coś jest. Albo i nie ma, tylko po prostu dziura. Dobra, myślałem, coś tu będzie. To jakieś serwery, tak? Co to jest? To tam się da jakoś zejść, nie? Kurde, że to się może w każdej chwili zawalić, nie? Co my tu mamy? Popisujesz się! A co on tam zrobił? Aha. A, że skakał po tych tych. No ja to tak raczej nie umiem chyba. Okej. Coś tu mamy, proszę bardzo. Jakaś notateczka jest. Co tu mamy? Te notatki są dobre, słuchajcie, bo mogę się łyka kawy zawsze napić. Przekażcie dalej, starsi zgodzili się zawrzeć rozejm z wilkami. Nie będą się zbliżać do naszej wyspy, ani przeszkadzać serafitom przechodzącym przez zewnętrzną część ich terytorium. Aby utrzymać pokój, musimy współpracować. Nasze cele się nie zmieniły. Po prostu zamierzamy je osiągnąć w nieco inny sposób. Ha. Czyli też zobaczcie z tego okresu, czy oni właśnie byli, mieli jakiś taki rozejm, nie? Który się potem skipcył. No dobra, to po prostu trzeba wyjść, tak? Nic tu już chyba nie ma. Okej. Okay. To idziemy do lewa. Tudzież lwa. Boże, gdzie ja mam teraz przejść? A, tutaj coś jest. Że też tego nie znaleźliśmy. No nie, widziałaś? Wilki nie patrzą do góry. To jest ładny tekst w ogóle. Że nieważne ilu was jest i ile macie broni, znajdziemy sposób, by was obejść. Ojej. A czemu w ogóle mówisz my, jak już nie jesteś ich częścią w ogóle, człowieniu? Boże, to takie trochę jak w tej takiej kaplicy, nie? Pamiętacie, co oni tam mieli, czy takiej bazie? Boże, jak wysoko jeszcze. Okej. Okay. Wow! Kurde. Tiru, tiru. Chodźcie, chodźcie, zapraszam. Oj, to chyba nie był dobry pomysł. Albo i był. Gdzie? Tam poszedł jeden? Dziękuję panu. A ten tam strzela. O kurde, nie trafiłem. Tak jest. Jeszcze jedna jest.
Pokaż się, pokaż się. Czy ja mogę strzelać przez takie szyby? Mogę, nie? Raz. Tak jest. Chyba już, nie? Okej. Nie. Bo on chyba dostał, nie? Pomogę ci. Ugadaj. Dam radę. Dam radę. Słyszałaś, jak mnie nazywali? Apostatka. Tak. Chcesz mnie o to spytać? Chcesz, żebym cię o to spytała? Nie. Dobrze. Okej. Czy widzicie, to tak jak wam mówiłem, że on zdaje się kiedyś był chyba dziewczyną, nie? No a teraz jest lew, chłopak. O co chodzi, widzicie, no nie za wiele wiemy, bo... Bo nam nie mówi. Nie pamiętam, czy coś jeszcze więcej będzie opowiedziane, czy nie będzie. Więc zobaczymy. No to nie była jakaś szczególnie ciężka ta potyczka. Zresztą po prostu ja jestem coraz lepszy, nie? Więc... Dobra, bo tak się pochwaliłem. Czy my tu coś jeszcze mamy gdzieś? Co to jest w ogóle? Jakieś kibelki? Ja się, słuchajcie, od czasu pamiętacie, jak był taki moment, jak z takiego kibla wyskoczył taki jeden? To ja się po prostu zawsze boję każdej ubikacji. Że mnie ktoś tu wyskoczy zaraz. No dobra, nic tu nie ma. Okej. Dobra, jest trochę naboi. Co to za dźwięk? Jakby jakaś taka motorówka czy helikopter, nie? Pokażcie. To jesteśmy już prawie chyba przy czubku, słuchajcie, tego budynku. Weź się, lew, posuń, bo ja to chciałem tylko jeszcze obczaić. Czy czegoś tu nie ma? Okej, tutaj mamy jakieś nabojki. Tu jest jakaś szuflada. Ale, a czekajcie, czy ja mogę jakieś bomby zrobić? Nie mogę, nie? Kurde, bo oczywiście muszę jeszcze jedną wykorzystać. Wiem, że wam to już mówiłem wiele razy, ale denerwuje mnie to, że to nie da się po jednej robić. To jest trochę słaby pomysł. Dobra, to chyba już wszystko, słuchajcie. Idziemy dalej w takim razie. O, tutaj coś jest. Czekajcie, tylko tak zerknę. Jakaś drabina, nie? No to już teraz to krótko. Dobra. Wow. Ktoś tu jest? Nie. A co to jest? Jakaś taka kaplica chyba w ogóle? Zobaczcie. Ona to wygląda prawie jak Najświętsza Maria Panna, nie? Oj. Kwiatki. Co to jest? Blizny to zrobiły? Serafici. Tak, tak chciałam powiedzieć. A. Całkiem na wypasie. Na czym? W sensie imponujące. Że fajne. Świetne. Pamiętacie, żeśmy znaleźli, nie? Ciekawe, czy wasza prorokini wiedziała, co zapoczątkuje. Ocaliła dziesiątki osób. Nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić. Wysadzała ciężarówki i zabijała żołnierzy. Nie tak trudno to wyjaśnić. Czytałaś jej księgi? Przekartkowałam kilka. Wiele by ci dało. Jasne. Okej. No więc pamiętacie, też Eli taką figurkę znalazła, nie? Tam w tych takich... to było takie podziemia to były? Nie pamiętam już. O, biurko, tak? Ale ja to nie mam co robić przecież. Okej. Tutaj te biurka, zauważcie, są... Nic. Nic nie robię, bo wszystko mam już super zrobione. Co to tu było? O, ale mam maksior. Okej. Skoro naboje, to znaczy... O, też jakieś strzały. O, to coś czuję, że będziemy zaraz coś tu chyba walczyć. No to siup. Tym razem pójdę przodem. Poprzednio też żeśmy szli przodem, nie wiem czy pamiętasz. Okej, słuchajcie, skończyła mi się kawa. To musi się
się teraz jakaś adrenalina chyba przydać. Okej. Serio, jak wysoko mam wejść? Nie miałem dotąd okazji. O-o! Kondolencje z powodu syna. To zaszczyt. Jest teraz prorokinią. Zginął odważnie. To powód do dumy. Jesteśmy dumni. Dziękuję. Uh-huh. Starsi oferowali nam nowe dziecko. To wielki zaszczyt. Elizabeth jest wdzięczna. Nie wiem tylko, czy jest gotowa. Wiedzą, co dla nas najlepsze. Tak będzie lepiej. Tak. Raz, dwa, trzy. Okej, tam jest cztery. Okej. Dobra. Czy ktoś coś widział? Tam ktoś widział, czy nie? On tu idzie? Nie idzie, ale tam jest. Dobra, daleko to jest. To chyba nie widzieli. Czekajcie, czy ja mogę gdzieś tutaj? Kto tu gdzieś jest? Tam jest ktoś. Dobra, tam by trzeba chyba pójść. Tu jest jakaś trawa. Jak tu chodzi? Ona tu przyjdzie? O-o! Bardzo ładnie się wystawiła. Gdzie jest dalej, słuchajcie? Tu jest jakiś... ktoś jest. Gdzie on tu jest? Gdzie są, słuchajcie, jeszcze inni? No tutaj gramy na czajnika na razie. Weź się nie ruszaj, co? O kurde. Czekajcie. Tak jest. Czy ktoś to zauważył? Bo tam było jakieś takie co? Jeden. Tu jest ktoś. I tam jest ktoś. Bardzo ładnie. Kurde, zauważył. Słyszysz to? Szukają nas. Przygotujmy się. Dzięki za ostrzeżenie. Gdzie oni są, słuchajcie? Gdzie on poszedł? On jest tam. Czekajcie, może pójdę z drugiej strony jakoś. Ten zeskoczył tu, ten jest tam. Nie, nie zdążę, kurde. Gdzie ona tu przyjdzie? Tutaj? Kurde, nie zdążyłem, no. No nie mogę, no. Ajajajajaj. Dobra. Uwaga, gdzie oni są? Tam jest gościu. Szukać na dachu. Tam jest ktoś. Gdzie oni są? Gdzie oni są, słuchajcie? Coś mi się pogubili. Tu jest gościu, dobra, tu jest gościu. Tu jest gościu. Gdzie teraz? Kto to są? Co to są za głosy? A to tego! Ależ mnie teraz... Słuchajcie, nikogo nie widzę.
Gdzie oni są? Tu jest ktoś, dobra. Czy ja tu mogę jakoś wejść do góry? Nie, nie mogę tak wejść do góry, nie? Gdzie ona jest? Dobra. Czy to wsio, czy nie? Pieprz i bliznę. Serafitów, nieważne. Ta, pieprz i bliznę. Okej. Nie słyszałam, żebyś przeginał. No dobra. To był mój pierwszy raz. Słuchajcie, no to jest okej, w miarę. Trochę się udało kuszą. Trochę było też szczelania. Tylko jeszcze nie pamiętam, gdzie ja ich pozabijałem, więc nie wiem, gdzie mogę znaleźć jakieś naboje. Tam na górze to wiem, ale... żebym się tu gdzieś nie zawiózł, słuchajcie. Okej. Tu była jakaś taka szafka jeszcze, tak? O proszę, do pistoletku jest jedno. Czy tam na dole ja kogoś... tutaj to może nie, ale... tam jest, tam leży, a to jest tylko młot chyba zostawiła, nie? Opłaca mi się tam się schodzić, czy mi się nie opłaca tam schodzić, słuchajcie? Pokażcie, czy ja tu mogę zeskoczyć? Mogę, nie? Dobra, pokaż, zostawiłaś coś więcej? Nie, 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 tego to nie chcę. Dobra, czyli nic ciekawego. No to musimy do góry w takim razie teraz. Bo tam na górze były te jeszcze jedne zwłoki, nie? Pamiętacie, co tam zabiłem tam na końcu? Okej. Okay. Będzie tutaj chyba, nie? Matko, patrzcie, jak my jesteśmy wysoko, naprawdę. Jest to przerażenie u Ali. W sensie Abi, przepraszam. Tutaj tylko zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj jest. A ten tu nie zostawił? Nie. Nie podpowiadaj, wiem, gdzie mam chyba iść. Tak mi się już nie wydaje. Chcę tylko obczaić, czy czegoś tu nie ma jeszcze gdzieś. Dobra. Tu już byliśmy. A jak do góry? A tu jest drabina, słuchajcie. Matko, myślę, że coś tam jest. Okej. Kurde, my jesteśmy, słuchajcie, chyba na takim już szczycie, nie? Tutaj. Przepraszam, tego się napiłem. Takim szczycie. A gdzie jest tamta, co ją ma? Tam jest, muszę tam jeszcze pójść do niej chyba. Tutaj to można było po prostu wyjść schodami, okej. Okay. Czy ja tutaj... Dobra. Czekajcie, tu jeszcze gdzieś ona była, nie? No właśnie. O matko, ale jej rozwaliłem głowę. No wybacz no. Dobra, słuchajcie, to chyba wszystko, musimy chyba już iść. Tylko którędy teraz, żeby tam wejść, bo tu nie wejdę przecież. Można wejść. Chyba tędy. Dam radę, czy nie dam? Tutaj chyba dam radę, nie? Bo tam chyba muszę iść, tak mi się wydaje. Dobra. O, słuchajcie, znowu są jakieś naboje. Patrzcie, mam zero strzał w ogóle. Tu mam tylko jeden nabój. Tu jest całkiem nieźle, ale... no szału nie ma, jeżeli chodzi o naboje. I nie mam w ogóle strzał. Okej. Okay. Czy tu będzie jakaś walka znowu? Okej, dokąd teraz? Czekaj, niech zgadnę. Do góry. Do góry.
Dobra, popatrzmy, czegoś tu nie zostawili, słuchajcie, jakichś nabojków albo czegoś. Niestety nie. Tutaj. Nic tu nie ma. Okej. Szafka. Papiury nam są niepotrzebne. Matko i córko, co się tu dzieje? A tutaj coś jest? Nie bardzo. Da się na to wejść? Pokażcie. Nie da się. Czy to winda? Tak. A co to mam, hej, coś tu wcisnąć? A, w drugą stronę pewnie. Dobrze. Tylko się pośpieszmy. Okej. Boże, jeszcze wyżej? Mogę dać ci radę? Dobra, Boże. No. Pomyśl o zaletach strachu. Zaletach? Boże. No, jak szybciej biegasz. Jesteś bardziej zimny. Czuwasz. Abi, nie bój się, dziecko. Abi, nie patrz tam. Tylko w słabości możesz mieć prawdziwą siłę. Dobra. Słuchajcie, to gdzie myśmy tu w ogóle weszli? Czy to będą jeszcze jacyś przeciwnicy? To tekst Orokini? Tak. No to myślałam, fajne. Że nie lubicie prądu i grzecznych wynalazków Starego Świata. Okej. Okay. Robimy wyjątki. Zwłaszcza dla żołnierzy. Bardzo wygodne. Co tu mamy? Co to było? Przekażcie pozostałym, że to koniec rozejmu. Zostawili pułapkę na jedną z naszych grup. Musimy pokazać im, że jesteśmy silni. Zbierzcie swoich najsilniejszych żołnierzy, wysicie ich w głąb terytorium wroga. Zaatakujcie każdego wilka, którego spotkacie. Nie zważajcie na wiek. Muszą usłyszeć, co chcemy im przekazać. Więc wciąż lubisz prorokinię, mimo że jej wyznawcy chcą cię zabić w jej imieniu? Ona by tego nie chciała. Powiedz to lepiej swoim. Przeczytaj je. Dobra. Czekajcie, to bym tylko zerknął, co to jest. Boże. Gdzie myśmy tu wyleźli, słuchajcie? Przecież to nawet nie widać, kurde, tam jest tylko chmura. Dacie coś? Jakieś nabojki? Nic. Zero nagrody za takie poświęcenie, żeby wchodzić na takie wysokości. Ale w ogóle to fajnie, że tak to wymyślili. Że tak, wiecie, wszystko się dzieje na ziemi, a to nagle jakieś takie w ogóle podniebne wojaże, nie? Okej. Okay. Tutaj to w ogóle mogłaby być fajna strzelanka z kimś. Ale jak widać, niekoniecznie. Kurde, nic to nie ma, myślałem, że coś to zostawili gdzieś. A tu? Jakieś monetki? Albo naboje. Nic z tego. Nieźle tu wieje. To prawda. Zresztą nie dziwne. Jesteśmy jakiś miliard po 100 kilometrów nad ziemią. Tutaj nic nie będzie, naprawdę? Taki zaułek, gdzie absolutnie pasuje, żeby leżała jakaś moneta. A tu nic. To nasz most. Lew! No chodź! Ale co, że to? Pójdziemy powoli. Nie wiem, czy dam radę. Jaką ona ma minę. Tak źle, jak wygląda. Czekajcie. Tu tylko szybko obczaję. Nic tu nie ma. I co, ja mam po tym iść, naprawdę? Ja nie mogę. Abi, pamiętasz, żeśmy z takiego czegoś jednego już spadli? Przy łódce kiedyś.
Dziewczyno, trochę mi cię żal, naprawdę. Ludzie często tędy chodzą? Pewnie. Kłamiesz. Nieprawda. Znaczy, to nie jest najpopularniejsza droga. Ja nie mogę. O mój Boże. Kto to wymyślił, słuchajcie, żeby takie mosty zrobić? No fakt, że to omijają wszystkich, ale... Jezus Maria. Szlak. Ja sam... Chłopat... Abi! Ja sam się boję trochę. Nawet jak patrzę na to. Czekam na tę prawdziwą siłę. Na popasie. Wypasie. Co? Boże. Nieważne. I co, nie tam? Gdzie on tam poszedł, ty słuchajcie? A tędy, aha. Co jest między tobą i twoim kolegą Owenem? Tak, teraz Boże, mnie o to pytaj. Serio? No właśnie. Sytuacja była bardzo krępująca. Idź już! O. Okej. Dzięki. Boże, to znak. No chodź. Czy możemy się chwilę mną pozachwycać? Jeszcze nie. Lech, chodź, Boże, tu chcę się co uciskać. To jest, słuchajcie? A co jest tutaj, słuchajcie? Dlaczego? Czekajcie. Dlaczego? Sama zobaczysz. Nie, nie, tutaj musi coś być, słuchajcie. Tylko żebym się nie zrypał gdzieś. A, gdzie ty tu idziesz? No właśnie. Co ja to robię? I co, nic to nie zostawili, naprawdę? W takim czymś to powinno coś być. Dobra. Mogłem po stodołem przejść, nie? Ale nie. Tutaj nic nie ma, nie? I co, nie może kolejny most? Ty patrzcie, jaki kosmos. No nie, no to już przegli. Really? Ty, co za świry. Abi, jakbyśmy nie spadli, to byłoby dobrze. No. Nie cytuj mi tu proroki. Nigdy nie bałem się. Ja nie a mogę. Się o! Ty no, chyba was pogięło. O Boże. Jeszcze trochę. Ty no nie no, to już jest nienormalne, słuchajcie. Znaczy, jakby tam to było normalne. Nie dam rady! Oczywiście, że da! Jezu, trzymaj się, ty! Prawdziwa siła! Staram się jak mogę. Słuchajcie, ja się boję nawet. Weź się nie przechyl gdzieś, ty! Ja! O, ty! Słuchajcie, naprawdę spadłem. Okej. Dobra. Okej, idziemy. 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 I dam radę. Dam radę. Dam radę, matko. O ja cię. Ostrożnie. Ło. Okej. Jak teraz, tędy? Dobra. A idę. Ale horror, słuchajcie, to jest. Co ja mam teraz zrobić? Chodź! Jak ja mam tu przejść? O, trzymaj się! Trzymaj się! Okej, to chyba miało już tak być, nie? To nie tak, że spadłem.
Oż kurde mole. Co za horror. Idziemy? Co się patrzysz, kurde, lew? Dasz mi chwilę? Proszę. Okej. Okej. Gdzie myśmy to w ogóle spadli, bo do tego szpitala chyba nie doszliśmy, nie? Dokąd zobaczmy. Teraz? Coś tu jest? Jak to? To właściwy budynek, ale nigdy nie byłem w tej części. Aha. Most zaprowadził nas na jej tyły. Nie wiem, co tu jest. No dobra. Poszukajmy jakiegoś zejścia. Ja nie mogę. Dobra, nic to nie ma chyba. Może coś w basenie jest, słuchajcie. Skakujemy? Jak znam życie, na pewno tutaj gdzieś coś leży, tylko ja tego pewnie nie znajdę. Czekajcie, nabierzcie powietrza. To byłoby takie dobre miejsce, żeby ukryli monetę, nie? Nie myślicie? Tu jest... O! Nie mówiłem? Tylko się nie utop. Widzicie jakieś fintuchy? Ale ich przechytrzyłem. Domyślałem się, że pewnie tutaj coś ukryli. To chyba w Uncharted też coś było w którymś basenie, chyba w Trójce, nie? Na takim basenie na dachu. Co to jest? Jacuzzi? Dobra, nic tu nie ma. A co się zrobi tutaj w tym? Tutaj chyba nie. No dobra, to trzeba chyba po prostu wyjść tymi drzwiami w takim razie. Myślałem, że coś tu jeszcze gdzieś będzie. Co ty robisz, Abi? Nie chowaj się tak. Dzwoni mi. Jeśli to wszystko, to mieliśmy szczęście. Może to nie było szczęście. A może było? Niektóre wilki wierzą w Boga. Słyszałem, jak się modlą. Mhm. Dawaj, bo taka rozmowa religijna jest. No cóż, ale ja nie. Jeśli mam umrzeć, to dla siebie. O, brawo. Co tu właściwie robisz? Dlaczego po nas wróciłaś? Poczucie winy. Jak to? Nie byłaś nam nic winna. Musiałam po prostu ulżyć sumieniu. No dobra. Słuchajcie, to jest jakieś hasło do tego Wi-Fi, widzicie? 121.879. Znając życie, gdzieś to będzie pewnie safe i to będzie pewnie hasło do tego safe'u. Ale ja zapomnę na pewno. 121.879. I tak zapomnę. 121.879. Aha. Jakaś siłka taka, nie? Co tu jest? To samo pewnie, nie? Tak jest. Okej. Pewnie w którymś z tych pomieszczeń gdzieś tutaj. O, co ty robisz, Abi? Ty wejrzyj tam. Idź tam. Co tu jest? Słuchajcie, jakoś tu jest trochę tak dla... O, proszę bardzo. Mówiłem? A zobaczmy, czy bez żadnej wskazówki to trafimy z tym hasłem. 121.879, nie? Chyba tak. 121, czyli 120. 1, potem 8, tak? Czyli 18. Czyli 18. 121, 8, 7, 9. Ciekawe, czy miałem rację, czy tak sobie tylko wymyśliłem. 8, 7, 9. No? Zadziałało. A ciekawe, czy będzie gdzieś jakaś, tylko patrzę, zdziałało, ja to wszystko mam na maksa, no to mi ten po prostu po zboju potrzebny, ten save. Ciekawe, czy będzie jakaś notatka, która by mówiła,
Tylko, że tu jest chyba zejście już, słuchajcie, on to jeszcze trochę sobie pochodzi, bo tam wydaje mi się, że były jeszcze jakieś pomieszczenia, które żeśmy pominęli. O, właśnie, kible tu jakieś były. Tutaj też coś jest. Błagam, niech tu tylko nie będzie żadnego tego. Jest to kto? Nie. Słuchajcie, nie podoba mi się tutaj. Dobra, tu jest Maxior. Słuchajcie, może w takim razie... Co to było? Może ja bym po prostu, słuchajcie, wyrzucił jedną bombę i wtedy sobie zrobię... Zróbmy rozwałkę. Uwaga. I widzicie, teraz będę mógł zrobić sobie bomby, bo mam przecież full materiałów. Ekstra. I dzięki temu mam 6. Proszę, jak jestem sprytny. Nie, nie, na razie następne nie rzucamy. O, proszę, widzicie. Nie ma tak, jak człowiek jest inteligentny, nie? Że rzuca bombami po prostu po pustych przestrzeniach. Słuchajcie, nie podoba mi się to w ogóle. Mam takie wrażenie, że zaraz coś się tu stanie. A tutaj co jest? Gdzie my to jesteśmy? A czekajcie, przecież to jest tutaj, byłem z tej strony, tylko przeszedłem tędy chyba, nie? A no właśnie. O, widzicie. Okej, no to w takim razie chyba zaraz mogę iść dalej. Tylko pytanie, bo tu jest chyba wyjście, ta klatka schodowa jest, nie? Tylko czekajcie, tu nie byłem w tym pomieszczeniu jeszcze, bo tam tylko rzuciłem tę bombę, nie? Co to było? Nic. Tutaj coś jest, czy nie? Tu nie ma nic. Zdrowie, ale to jest na Maxior. Tu nie ma nic. Taka kafeteryjka, nie? Dobra, jakieś to są szafki. W których nic nie ma. Co tu jest? Okej. O, i tu pewnie będzie informacja o tym sejfie pewnie. Znając życie, nie? The code is... Prosimy nie zostawiać cennych przedmiotów na widoku w czasie dyżuru. W szafce z artykułami higienicznymi w poczekalni jest safe code, taki sam jak do Wi-Fi. Ha, ha, ha. Widzicie? To jest po prostu geniusz, żeby przed notatką wyczaić, o co chodzi. I naprawdę tego nie pamiętałem. No tylko, znaczy, dobra, słuchajcie, nie oszukujmy się, że żaden to geniusz, no po prostu było 6 safe, więc pomyślałem, że będzie hasło, nie? W sensie będzie kod. Dobra, to w takim razie myślę, że możemy iść tam do tych drzwi. Okej. Co tu jest? Tędy zejdziemy. Jeśli zejdziemy na ulicę, będziemy tuż przy szpitalu. Okej. Wow. To tylko ciało. Ktoś z twoich? Nie. Spójrz na ubranie. Masz. Aha. Będzie tam ciemno. O, więc tak to działa. Brawo, Sherlocku. Seb, Wiktor, Ida nie żyją, Avery i Melly zaginęli, ale ja zostałam ugryziona. Wielkość gniazda przerosła nasze oczekiwania. O nie. Próbowałam ich wysadzić, ale detonatory okazały się wadliwe. Oczywiście, że zginę przez niekompetencję Fedry. Wielkość gniazda okazała się większa niż przypuszczaliśmy. W tym budynku są zarażeni? No to już zawsze widać, co tu się będzie działo. Na dół, więc nie wiem. Okej, słuchajcie. To jest ten moment, o którym wam mówiłem. Znaczy, tak mi się wydaje, że to jest tutaj. To będzie tak zwany po prostu szpital grozy. Tutaj jest taki etap jakiś, on trwa z pół godziny chyba. Znaczy, o ile to jest tutaj, takie mam wrażenie. To jest dla mnie chyba najstraszniejszy etap w całej tej grze. O Boże. Gdzie będę przechodził przez takie zniszczone budynki, w sensie pomieszczenia całkowicie zrujnowane. O matko, patrzcie, kogoś to ciągnęli.
gdzie będzie po prostu mnóstwo zarażonych, to będzie w ogóle horror. Ale jakoś przeżyjemy może. O Boże, to jest już tutaj, czy jeszcze nie tutaj? Tam się da, czy nie? Nie, tu się nie da. Nie, słuchajcie, ja tam nie chcę iść. Tu nie ma nic. Co tu mamy? Dobra, trochę naboi. Jak ja w ogóle stoję z nabojami, słuchajcie? Tutaj mam tego, tu mam słabytko bardzo. Bo tu mam tylko jedno, no tu nie jest źle i tu mam 7, no dobra. No nic, no co zrobić, no? Dramat. Załóż maskę. Okej. Nie mam maski. O ja. Nie uznajecie masek, czy jak? Nie było czasu. No to? Spróbuję coś znaleźć. Zostań tu. Okej. Odsuń się. Jeszcze. Jeśli zginiesz, nie wyjdę stąd. To postaram się nie zginąć. Żebym przeżyła. Dobra, słuchajcie. To dobra. Jest... Maska przeciwkazowa. Tutaj zaraz zacznie się ten rozdział. Boże, nie cierpię tego. Ale poczekajcie, zanim ja pójdę dalej, to ja sobie tylko zmienię, słuchajcie, plik z nagrywaniem. Zaraz się widzimy. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. No i dobra, musimy to jakoś zrobić. Czekajcie, czy tutaj gdzieś... Bo ja wiem, że tu będzie ich mnóstwo, ale to... Chyba jeszcze nie w tej sekundzie. O, to jest jakiś trup. O Boże, on tu zostawił coś, ale ja mam tam akurat maksa. Po co, ja muszę znaleźć jakąś maskę dla lewa, tak? Tu nie ma nic. Się da? Tam jest lew? O tak, patrzcie, on tam stoi. Tylko nie mogę tam wejść, dopóki maski nie znajdę. O, w mordę. Cały budynek rozwalony. No. Bo to będzie właśnie chodzenie po takich ruinach. No dobra, to jeszcze nie jest tutaj. Tylko jeden nabój. Nie, może jednak to. Kto to w ogóle był, słuchajcie? Dobra, słuchajcie, już się boję. Czy to był jakiś czyhacz? Do tego jest więcej naboi. Słuchajcie, czy wy się boicie tak jak ja? Kurde, nigdzie ich tu nie widać, to są pewnie czyhacze. Kogoś nie ma, nie ma. Nikt tu nie biega nigdzie, nie na razie.
Ja nie mogę. Chyba szalałam. Słuchajcie, gdzie oni są? Czyli co, w tym pokoju pewnie są zamknięci, tak? Co tu jest? Jakaś maska jest. No weź to sprawdź. Nareszcie. O nie. Jeśli już musisz umierać, nie rozwalaj maski. Dupek. Słuchajcie, oni tam są chyba w środku, nie? Tak. Znak. Oni tam są w środku. Ja tu nie chcę iść. Czekajcie, tak się przyglądam tylko. Zaraz coś tu się na pewno stanie. Może tu są jakieś dziury. Jak mi zaraz jakieś dziury ktoś wypadnie. Boże, ale horror. O matko. A słuchajcie, wiem co tu jeszcze będzie. O Boże, czekajcie, czekajcie, czekajcie. To możecie w ogóle zdjąć tłumik. Słuchajcie, tutaj oni też będą wyłazić ze ścian, tak mi się wydaje. Czy to może być jakiś gościu, czy nie? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To jest straszne. Kurde, ale mam nerwa, słuchajcie, matko i córko. Tu jest jakaś maska, Boże, bądź dobrą maską. Tak. Tak. Ale? O Boże, jaki ten. Jest co? Dobra, wracam do lewa. Oż kurde mol. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jak ja tą, a może bym wziął tą zapalającą? Może to mi coś da. Czekajcie. Tak jest. Gdzie teraz? Bo tu jest w miarę jasno, słuchajcie. Że będę coś widział może. Oni tu przyjdą czy nie przyjdą? Chodźcie tu. Tak jest. Dobra. O matko, patrzcie jaki to ogień poszedł. Że miał widok na dwie strony, że mnie nie zaszli z której strony. A ja mam normalną też amunicję, czy nie? Tak jest. Jeszcze ktoś? Tak jest. Jeszcze? Bo ja te naboje mogę zrobić chyba, nie? Te takie te... Kurde, patrzcie, jakie ognisko zrobiłem. Dobra. Boże, przeżył to? Abiusz? Oż kurde, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, to był całkiem niezły pomysł. Co to było? A nie, to po prostu dźwięk dopalających się chyba tylko. Patrzcie, jakie to zrobiłem ten. Pogorzelisko.
A to zobaczcie, to, czy oni stąd wyszli. Matko i córko, tutaj coś w ogóle jest do wzięcia, czy? Boże, to jest okropne, jak są takie te... Ojej. Czyli oni tu siedzieli, zobaczcie, pozamykani i w pewnym momencie wyszli stąd. A tutaj coś tu jest? Nie. Dobra, słuchajcie, gdzie miałem to wyjście teraz? To było chyba gdzieś tam, nie? Czy nie? Okej, okay, to było tutaj? Nie, nie, tutaj to byłem przecież... Tutaj to uciekałem. Gdzie to było, słuchajcie? Może tutaj? Nie, no tutaj jest ten pokój. To musiało być po drugiej stronie. A tak, to jest tutaj. O, czekajcie, coś jest do wzięcia. Okej. Okay. Dobra. Tu mam maksior. O kurde, czyli mogę, słuchajcie, wrócić do lwa. Bo muszę dać lwowi maskę. Dobra. To dla ciebie. Pokaż. Okej. Okay. Jesteśmy zbyt wolni. Szybciej się nie da. Martwi, nie pomożemy twojej siostrze. O matko. No. Będzie dobrze. Mhm. Dobra. Dobra, słuchajcie, bo teraz nas tu czeka takie długie przejście przez ten... Nie. Czeka nas tu długie przejście przez ten budynek i przez ten szpital. Myślę, że to sobie zrobimy już w następnym odcinku, kochani. Moi drodzy, kolejny odcinek przygód za nami. Tym razem kolejna konfiguracja, czyli tylko ja i Lew. No muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tej części, gdzie oni wymyślili te podniebne mosty, nie? Jakby... Zobaczcie, oni próbują w każdym kolejnym rozdziale, żeby jakby nie było w kółko to samo, nie? Że wchodzimy tylko po mieście, a to woda była, pływaliśmy łódką, teraz właśnie po raz pierwszy w tej grze chyba się pojawiło właśnie coś takiego jak te mosty. Było to dosyć przerażające, ale w ogóle fajny pomysł, fajnie, że tak jakby, mimo że mają tylko jeden świat, taki normalny, to kombinują różne poziomy. Ale tam po drodze, kochani, była dosyć ciekawa rozmowa, oczywiście potraktowana tak trochę po macoszemu, no bo trudno w grze robić jakieś wielkie rozkminy. Ale to było w takim tym momencie, nie wiem czy pamiętacie, jak się pojawiła ta kaplica, gdzie był taki ten rysunek tej ich takiej prorokini. I potem jeszcze dalej jakby kontynuowali tę rozmowę, mianowicie Abby była przekonana, że no właśnie, ta kobieta wysadzała tam jakieś ciężarówki z ludźmi, że w ogóle w tych swoich pismach wzywała do nienawiści i tak dalej. Lew mówił coś innego. I oczywiście jest taka możliwość, że no on jest pewnego rodzaju fanatykiem, tak, który, że tak powiem, usprawiedliwia wszystko dla swojego guru. Ale może być też inaczej, bo zobaczcie, on prosił, poczytaj jej pisma, nie? I teraz, kochani, o co chodzi? Takich rzeczy w świecie na bardzo wielu poziomach jest bardzo dużo. Przede wszystkim to jest pierwszy poziom, który właśnie się pojawia w tej grze, czyli poziom religijny, nie? Znaczy, zobaczcie, że myślimy bardzo często o różnych religiach, że one mają w sobie zapisaną pewną przemoc, nie? Tak można powiedzieć, że do islamie, tak można powiedzieć również na przykład o doktrynie chrześcijańskiej. Tylko kochani, pytanie, czy tak jest, bo ludzie tak zinterpretowali różne rzeczy i robią tak, bo są przekonani, że o to chodziło, czy też tak naprawdę jest w oryginale? Kochani, w imię religii, na przykład w imię chrześcijaństwa, zrobiono bardzo wiele zła. Można wręcz powiedzieć, że jakby religijne niszczenie drugiego człowieka to jest jedna z największych katastrof, jaka się wydarzyła w historii tego świata i ciągle wydarza. Że w imię Boga, w imię religii krzywdzi się innych ludzi. Tylko uwaga. Pytanie, czy to ci ludzie wykrzywili to religijne przesłanie, czy też tak naprawdę jest w oryginale. Jestem przekonany, że gdyby, oczywiście nie zbadałem wszystkich religii świata, to jest jasne, ale na przykład kiedy mówi się o chrześcijaństwie, to wiem, że nauczanie Jezusa jest inne. I to, że ktoś oczywiście wykorzystuje to nauczanie do tego, żeby kogoś, nie wiem, gnębić, potępiać, nienawidzić i tak dalej, to już jest jego wybór, a nie jakby sama ta doktryna. Tylko kochani,
To nie dotyczy tylko takich, że tak powiem, bardzo wysokich poziomów, czy też takich bardzo ogólnoludzkich, nie? To też dotyczy, kochani, takich mniejszych rzeczy, różnych organizacji, że tak powiem, na niższym szczeblu, a również takich naszych relacji. Zobaczcie, często jest takie coś, że o kimś się mówi, że jest taki i taki, tak o nim mówią w gazetach, tak o nim piszą, tak ktoś o nim coś tam ci powiedział, nie? I nie mówię, że to wszystko oczywiście jest kłamstwo, ale dużo z tego może być kłamstwem. Kochani, pytanie, czy nieustannie próbujemy sięgnąć do źródła? Czy na przykład, kiedy ktoś nam coś złego o jakimś człowieku mówi, to czy my go poznaliśmy? Czy my zobaczyliśmy, czy naprawdę on takie rzeczy mówi, myśli, robi, nie? Kochani, przepraszam, że tak to może z własnego podwórka, nie? Rzeczy, które o mnie niektórzy wygadują w internetach, są niepojęte, nie? Jakby nie mają nic wspólnego z czymś, co kiedykolwiek bym powiedział, co bym myślał, jakie były moje poglądy, nie? I bardzo często ludzie, którzy nigdy ze mną nie spotkali się osobiście, nigdy ze mną nie rozmawiali, nie pytali mnie, mówią o mnie różne rzeczy. I kochani, to dotyczy bardzo wielu waszych sytuacji, nie? W małżeństwach, w relacjach, w przyjaźniach, w znajomościach, w pracy i tak dalej. Kochani, człowiek dojrzały to jest człowiek, który szuka nieustannie źródła. I oczywiście, że może się okazać, że coś jest prawdą, że ktoś rzeczywiście myśli źle, albo robi źle, albo nienawidzi, albo kogoś krzywdzi i tak dalej. Nie mówię, że to oczywiście się nie zdarza. Ale nie wolno nam pozostać tylko na takiej interpretacji, że tak powiem, zasłyszanej, albo ogólnej, albo na naszym pierwszym nawet wrażeniu, nie? Kochani, no myślę, że się już wielokrotnie pomyliliście względem różnych ludzi, gdzie myśleliście, że oni są tacy i tacy, a potem, kiedy ich poznaliście, okazało się, że są zupełnie inni, nie? I że pewne rzeczy zostały, nie wiem, przeinaczone przez wasze sytuacje, przez wasze emocje, przez opowieści innych ludzi. Ciągle szukaj źródła, szukaj źródła. Kochani, końcówka tego odcinka była dosyć straszna, już ja bardzo nie lubię tego etapu. On się dopiero zaczął, ten moment tam z tymi czyhaczami, ale będzie gorzej, po prostu zejdziemy zaraz w podziemia do tego takiego zrujnowanego budynku. To nie jest żaden spoiler, myślę. To będzie następne pół godziny w następnym odcinku, kochani, będzie dosyć straszne. Ja o tym jeszcze przypomnę pewnie na początku następnego odcinka, więc proszę mieć to na uwadze. Ale jak już to przejdziemy, to już będzie, myślę, w miarę okej. Okay. Bo to jest chyba naprawdę taki najgorszy rozdział, przynajmniej jak dla mnie, taki najstraszniejszy całej tej przygody. Ale w ogóle jest super, chociaż już pomału się zbliżamy do końca, już niedaleko jesteśmy. Parę spotkań jeszcze oczywiście przed nami. Dziękuję Wam za dzisiaj, ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa pa!